Witam serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie. Kolejna partia meczu Botwinnik Zmysłów, już tym razem 13. I tutaj mi Państwo się pytają, czemu tak było dużo partii rezultatywnych? No bo ci szachiści, oni tam grali dla widzów, oni mieli pełno widzów w teatrze, w sali kolumnowej, pełno widzów na zewnątrz i gdzie się dało, i gdzie się dało, i przez telefon. I do KC szła transmisja. A teraz nie ma widzów, wszyscy wolą wziąć komputer, zapuścić fryca i czytować, a nawet czytować. Proszę. Botwinnik białe, Zmysłów czarne. To nie jest tak, że Botwinnik se gra C4 od tak. Po prostu grając od tak, on nie da zagrać na przykład obrony Grunfelda. On to i chce wepchnąć go w obronę królewską i indyjską. Więc ten nie bardzo. O, to dobre posunięcie można było zrobić znacznie wcześniej. No i wariant Rubinsteina. My wiemy, że Rubinstein z twórczości Rubinsteina czerpał dużo, a Rubinstein był wielkim natchnieniem dla Botwinnika, my to wiemy, to my się tak wyluzujemy i gramy. Rzadki wariant, taka hybryda obrony Niemcowicza i hetmańsko-indyjskiej nigdy do niczego dobrego nie prowadzi. Jak to mówią, o jeden most za daleko. Skoczek G2, można grać i tak. To posunięcie powoduje, że nie będzie zdwojenia pionków białych na linii cy. Nie będzie zdwojenia białych pionków na linii. Goniec A6. I tak można grać w szachy. Ale po chytrym A3 okazuje się, że piona C4 bronić nie trzeba. Białe mają przewagę pary gońców. Mają czarne pola. I mają ładny rozwój. Nie mają słabości. Ruch D5 jest oczywiście korzystny dla białych. Wymiana każdego pionka w centrum powiększa siłę rażenia gońców w długą. I A4, takie dziwne posunięcie. Trochę dziwne, jak widzimy. Botwinnik nie spieszy się z wykonaniem roszady. C5, słuszna reakcja. Król w centrum, trzeba otworzyć pozycję. Jednakże, co by nie mówić, złowieszcza para gońców musi zagrać. Goniec A3. Tu jest podwiązka. Podwiązka piątka. Goniec. Rentgenem wali w wieżę. O. I nagle to, co na czarnym, zaczyna podwisać. DC4, BC4. Nie może zbić i zrobić mu pionów wiszących, skoczek C6. I zdumiewający. Jeszcze jeden ruch koni się. Nie można bić, bo pod odbijamy będzie słaby piona 7, a koń będzie musiał odejść. Goniec B7. No i wreszcie sobie przypomniał o zakończeniu rozwoju. Koni się 4, a i nie. Jeszcze postawił gońca na dłużej przekątnej. I po skoczek G5 możemy zakombinować jak Botwinnik. Botwinnik. Hop! Trzepnął konia, ale wzmocnił punkt D4. Zwiększył przewagę na czarnopolowej części szachownicy. I co? I od razu robi barierę pionową. O, normalnie to goniec by strzelał na wprost, a ten strzela o takę. A6. No, koń musi się cofnąć.
F5, no groziły E4. To się nazywa centrum ruchome. To się nazywa centrum ruchome. Jeżeli botwinnik je uruchomi i będzie szło, to wygra. Roszada, no w 18 ruchu. No to on idzie. Tylko musi to zrobić inteligentnie. Musi to pójść najpierw pionem tym, a dopiero potem tym. W odwrotnej kolejności zbije C5 na D4. Paszła jedna maleńka ja. Tu mówię jak ruski agent. To jest taka zasada, że najbardziej podejrzani są ci, którzy zdradzają innych ruskich agentów. Jestem podwójnie w pętli powiązany, bo zdradzam siebie jako ruskiego agenta. W ten sposób odrzucam od siebie podwójne podejrzenie. No i hop. Te dwa piony wygrywają partię. Czuję się, jakby białych pionków było więcej, a nie jest. A jest porówno głęboka strategia. I teraz będzie walka o przepchnięcie. Będzie walka o pole E5. Goniec B2. Blokada. Tylko tu trzeba wziąć pod uwagę, że grozi jeszcze szybkie F4 i E5 i D6. Hetman E2, nie oddajemy hetmana. W związku z tym trzeba zablokować tego, bo to było jeszcze groźniejsze. No ale te dwa piony, proszę Państwa, no wygrywają. Wygrywają walkę. Tu jest przewaga 3 przeciwko 1 i nie można ich uruchomić. Walka o punkt E5. Skoczek E1, B5. Skoczek F2. C4. Nie daje skoczkowi pójść na F3. Nie daje. To się przestawiamy. To próbujemy z drugiej strony. Wymiana wieszy była lepsza. Proszę, kombinujemy jak botwinnik. Psy szczekają. Sadzie jeden. Karawana jedzie dalej. A szachiści grają. Doskonałe posunięcie. Ona tam nie miała co robić, a zwalnia jedną z figur z kontroli pola C3. Widzimy, że czarne plączą się. Można było od razu jechać w masło. Botwinnik delikatny. Poprawia pozycję królem do rogu. Zdwaja wieże i H5 samoprócie. Absolutne panowanie na linii A. B4. Zrzut piona, który można powiedzieć jest albo przeoczeniem, albo praktyczną kapitulacją. A niczemu nie pomaga, bo nie uruchamia piona C. A to jest błędna kalkulacja. Błędna kalkulacja. Może myślał, że zbije. A po tym ruchu pozycja się wysypuje. Na D3 nie za bardzo. Ale chce, no to proszę. Hop. Koniś C3. Kontroluje. Wieża B3.
Ostatnie posunięcia robiono szybko, szybko. Lufcik dla króla. O tu. No i pion idzie na czarne pole. No i do koperty. Po olbrzymim czasie zapisano wieża E8. I Smysłowowi się nie chciało już dogrywać. Kibice na długo by nie przyszły. Piona nie ma. Pozycji nie ma. Zasłona wieży to uproszczenie pozycji. Tu grozi, o. Hop. Hop. No co ma grać? Nawet można zagrać o takę, bo ona tam niepotrzebna. I co ma grać? No poddał. No poddał. Obrona Nimcowicza. Nie był to dobry wybór Wasyla Smysłowa, ponieważ zanim Botwinnik grał obronę Grunfelda oboma kolorami, rozpracował obronę Nimcowicza. I to właśnie najpierw grał Zemisza, a potem przeszedł A3, a potem przeszedł do wariantu Akiby Rubinsteina. To nie daje zdwoić pionów. Skoczek, który nie miał dobrego miejsca, se poszedł. Tu widzimy, że zniknął pion B biały i czarny pion D. To jest korzystne dla białych. Hop. Clean. Clean, cleanem. I dobra kolejność posunąć D5. I dwa wolne piony. Dwa wolne piony. Jeszcze trzeba zablokować piona F. Będzie walka o pole E5. Pchnięcie piona nie oddaje od razu pola E5 i będzie odbijanie. Odbijanie. No i czarny nie ma dobrych ruchów, bo białe piony centralne dzielą szachownicę na dwie części. Rzut piona niedoczasowy. Błąd. Z tym posunięciem Smysłow wiązał nadzieję. Może liczył, że Botwinnik się zbije. A mi się o. Botwinnik miał prostą zasadę. Przetrwać, odłożyć, przeanalizować, wygrać. I podziękowanie, ja też.